Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji języka polskiego. Oczywiście tradycyjnie rozpocznijmy nasze zajęcia od informacji o tym, co robicie w domu. Powstało sporo fajnych, ciekawych notatek, które chciałbym Wam teraz zaprezentować. Na dzisiejsze zajęcia wspólnie z panią Basią proponujemy wam króciutką nowelę Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza. I taki jest właśnie temat naszych dzisiejszych zajęć. Proszę, żebyście zapisali go do zeszytów. Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza. Podczas naszych wczorajszych zajęć prosiłem was o to, żebyście odsłuchali właśnie nowelę Janko Muzykant. To jest króciutka nowela, która w wersji audio liczy zaledwie 16 minut. Dla tych z was, którzy z różnych przyczyn nie odsłuchali wczoraj tej noweli, jeszcze raz podaję link do tego, żeby ją spokojnie wysłuchać. Można zrobić to teraz, przerywając na chwilę nasz film. Wysłuchajcie tej noweli, bo właśnie na jej podstawie dzisiaj będziemy dużo pracować. Spójrzcie, to jest link do noweli Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza w wersji audio. No i moi drodzy, mówiliśmy sobie już o nowelach w klasie piątej. Na początku roku omawialiśmy taką króciutką, ale też bardzo ważną nowelę Bolesława Prusa, która nosiła jaki tytuł? Katarynka. Mówiliśmy o Katarynce, wymienialiśmy różne istotne elementy tej właśnie noweli, cechy takiego gatunku literackiego, jakim jest nowela. Dzisiaj również o tym trochę sobie powiemy, ale najpierw na podstawie wysłuchanego albo przeczytanego tekstu Janka Muzykanta chciałbym, żebyśmy spróbowali ułożyć plan wydarzeń. Na razie jest on w wersji rozsypanej, popatrzcie. Bardzo proszę was o to, żebyście spróbowali własnymi siłami na podstawie oczywiście noweli stworzyć ten plan wydarzeń, poukładać te rozsypane elementy. Jest ich zaledwie 8, a zatem myślę, że większych problemów z tym mieć nie będziemy. Tak króciutko tylko omówmy sobie, o co przede wszystkim chodziło, jak przebiegała akcja w noweli Janko Muzykant. To jest historia ubogiego chłopca, który urodził się w wiejskiej rodzinie, bardzo biednej. Urodził się jako wątłe, chorowite dziecko. Nie dawano mu zbyt wielu szans na to, że w ogóle będzie żył. No ale jakimś cudem dziecko przetrwało. Rozwijało się później już normalnie i mieszkało, żyło w środowisku wiejskim. To środowisko dosyć specyficzne, skupione na pracy, na roli, bardzo nisko jako kategoria społeczna. Do tego za chwilkę też dojdziemy i powiemy o tym bardziej szczegółowo. Natomiast po przeczytaniu lektury zdajemy sobie sprawę, jak ciężkie życie czekało Janka, jeszcze nie muzykanta. Muzykantem stał się dopiero wtedy, kiedy społeczność wiejska odkryła, że bardzo interesuje go muzyka. No i rzeczywiście Janko wsłuchiwał się w muzykę, która go otaczała. Pamiętacie na pewno z tej noweli, że podkradał się nocą gdzieś tam pod zagrody, w których była biesiada, po to, żeby posłuchać muzyki, ale przede wszystkim dźwięku pewnego instrumentu, który go bardzo fascynował. To były skrzypce. Fascynowały go skrzypce i bardzo chciał takie mieć. Nawet stworzył sobie z drewna, ale one niestety nie wydawały tak idealnego dźwięku, o jakim marzył Janko.
No i kiedyś pewnego razu nadarzyła się okazja do tego, żeby dotknąć skrzypiec. Chłopiec tak bardzo pragnął dotknąć skrzypiec, że zapominając o zdrowym rozsądku tak naprawdę, zapominając o przestrogach, które kłębiły się w jego głowie, podniecony tym, że będzie miał okazję dotknąć prawdziwych skrzypiec, wszedł do izby, do kredensu, w którym stały te skrzypce i chciał ich dotknąć. Niestety przy okazji został po prostu nakryty na tym uczynku. Nie uwierzono mu, że przecież nie chciał wykradać tych skrzypiec. Został osądzony i skazany na brutalną bardzo i ciężką karę. Karę chłosty, która niestety okazała się zbyt dotkliwa dla dziecka. I wątłego zdrowia Janko Muzykant niestety zmarł. Smutna historia. No takie są nowele i jedną z tych nowel dzisiaj właśnie omawiamy. Smutna historia, dlatego że Henryk Sienkiewicz w swojej noweli przede wszystkim opisuje trudy i taki ciężki los mieszkańców wsi, którzy, tak jak już sobie powiedzieliśmy, ich głównym zadaniem była praca na roli, praca bardzo męcząca, praca często ponad siły, ale praca, z której też niestety niewiele dla nich osobiście wynikało. To była klasa społeczna, która nie mogła cieszyć się praktycznie żadnymi prawami. Utwór Janko Muzykant, ta nowela powstała w 1800, pojawiła się w wersji drukowanej na łamach Kuriera Warszawskiego w roku 1879, a zatem wiele, wiele lat temu. I były to czasy szczególnie trudne w dziejach naszego narodu. Pod koniec XIX wieku Polska była jeszcze wciąż pod zaborami, które trwały już przecież bardzo, bardzo długo. No i Sienkiewicz chciał na przykładzie Janka Muzykanta pokazać tą właśnie ciężką i trudną dolę chłopów. Ale pokazał Janka Muzykanta jako kogoś innego, kogoś, kto nie przystaje, nie pasuje do tej społeczności. Moi drodzy, gdybyśmy chcieli teraz porównać sobie to, jak żyli mieszkańcy wsi i jak bardzo odmienny od nich był Janko, nazwany później muzykantem, to czy byłoby to trudne zadanie dla nas? Myślę, że nie. Spójrzcie, przygotowaliśmy kolejny slajd dla Was. Właśnie, mieszkańcy wsi to ludzie silni, zdrowi, tacy przygotowani do tego, żeby codziennie podejmować ogromny trud fizycznej pracy. Praca na roli jest dla nich całym życiem, nie mają poza rolą żadnego znaczenia w społeczeństwie. No i to jest jakby masa ludzi niewyróżniających się z tłumu. Natomiast Janko Muzykant przyszedł na świat trochę inny od tej społeczności. Przede wszystkim mówiliśmy, że był wątłego zdrowia, był słaby fizycznie, był wrażliwym chłopcem, prawda? Wrażliwym na piękno muzyki. Ta wrażliwość była tak ogromna, że jakby kierowała całym jego życiem. To była najważniejsza rzecz w jego życiu. No i on przez to właśnie, jaki jest, niestety nie pasuje do tej społeczności, w której przyszło mu wzrastać i się wychowywać. To jest właśnie ten smutny wydźwięk tej noweli, ponieważ Sienkiewicz chce pokazać, że człowiek wrażliwy, człowiek nieprzystający do tej wiejskiej społeczności nie ma szans na to, żeby rozwinąć swój talent, nie ma szans na to, żeby zmienić swój los, żeby żyć w inny sposób niż żyje cała ta społeczność. Czy dzisiaj, gdybyśmy postawili się w roli Janka Muzykanta, miał onby większe szanse na to, że osiągnie w życiu sukces? No pewnie, że tak. Współczesny świat oferuje inne zupełnie postrzeganie tego typu wrażliwych ludzi, prawda? Wrażliwi ludzie mają swoje miejsce w przestrzeni publicznej. Oni, nawet jeśli pochodzą z biednej rodziny, mają szansę stać się ludźmi sukcesu. Kimś, kto osiągnie sukces, kto rozwinie swój talent. Niestety w tamtych czasach było to praktycznie niemożliwe.
Henryk Sienkiewicz żył i tworzył w epoce pozytywizmu, tak jak Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka i wielu, wielu innych znanych i bardzo ważnych twórców literatury i kultury polskiej. Epoka pozytywizmu to jest taki okres w dziejach naszej kultury, gdzie artyści starali się w jak najbardziej odpowiedni sposób jakby podtrzymywać na duchu zniewolony naród, który właśnie już wiele lat pod niewolą zaborców się znajdował. No i jednym z głównych założeń pozytywizmu, oczywiście o tej epoce będziemy mówić dużo szerzej w kolejnych latach, kiedy będziemy już właśnie bardziej omawiać historię literatury polskiej, ale dzisiaj bardzo jeden tylko istotny element, dzięki któremu uświadomimy sobie, dlaczego ta nowela wygląda tak właśnie w taki sposób i dlaczego tak smutny wydźwięk jest tej noweli. Otóż jednym z głównych założeń epoki pozytywizmu była tak zwana praca u podstaw. Chodziło o to, żeby uwolnić się spod jarzma zaborców, żeby stać się prawdziwym, zjednoczonym narodem, no trzeba było po prostu edukować te najniższe warstwy społeczne, które nigdy nie miały tak naprawdę swoich żadnych praw i nie miały dostępu do edukacji. Tylko wykształcone odpowiednio społeczeństwo jest w stanie być społeczeństwem świadomym, takim, które dba o swoją własność, które walczy o swoją niepodległość. Zgadza się? No właśnie. I dlatego tutaj na przykładzie Janka Muzykanta Henryk Sienkiewicz pokazuje tą wielką niesprawiedliwość losu. Pokazuje, że nieświadome i niewyedukowane społeczeństwo nie jest w stanie nic zrobić, nie jest w stanie podźwignąć się z tego upodlenia, w którym się znajduje. Niestety smutna nowela Janko Muzykant, jak większość nowel epoki pozytywizmu. Gdybyśmy mieli porównać dwie nowele, tą, którą już doskonale znamy, czyli Katarynkę Bolesława Prusa i teraz właśnie nowelę Janko Muzykant, no to na pewno znaleźlibyśmy wiele cech wspólnych. Ale zanim powiemy, co łączy jedną i drugą nowelę, przypomnijmy sobie w ogóle, jakie są te najważniejsze cechy noweli. Spójrzcie. Oczywiście tekst, który jest pisany prozą, opowiada narrator całość zdarzeń, zgadza się, to krótka historia i jest jednowątkowa, czyli wokół jednej tylko historii, jednego zdarzenia wszystko się kręci w tej noweli. Akcja jest osnuta też wokół jednego najważniejszego bohatera, w tym wypadku jest to oczywiście Janko Muzykant. Brak rozbudowanych opisów, posiada punkt kulminacyjny, i w opisach dominuje realizm. Jeśli chodzi o ten punkt kulminacyjny, to jest tutaj coś takiego? Oczywiście, to jest ten moment, kiedy Janko Muzykant dotyka skrzypiec, czy stara się dotknąć skrzypiec, jakby wbrew temu, że może za chwilę zostać osądzony i skazany. I rzeczywiście tak się dzieje. To jest punkt kulminacyjny, bo kiedy on zakrada się do izby, dotyka tych skrzypiec, nagle okazuje się, że został nakryty na tym uczynku, no i skazany, później dalszy los już wiemy, jaki go spotkał. Więc mamy punkt kulminacyjny i w opisach dominuje realizm. Realizm to kolejne takie trudne słowo, charakterystyczne właśnie dla epoki pozytywizmu, czy modernizmu szerzej. Natomiast my mówiliśmy o realizmie przy okazji omawiania Katarynki. Opisy realistyczne to są jakie? To są właśnie takie, które nie ubarwiają niczego, a wręcz w bardzo taki brutalny sposób pokazują tą rzeczywistość, rzeczywiście taką właśnie, jaka ona jest. Opisy realistyczne, czyli nie ma tutaj żadnej fantazji, żadnego ubarwiania, żadnego ułagodzenia tego wszystkiego. Życie jest brutalne, a więc opisujemy je w taki właśnie sposób. I to są główne cechy noweli, które powinniśmy już doskonale znać. Jeśli nie znamy, to poznajmy je wreszcie. Bardzo proszę, żeby te informacje, które pojawiały się dzisiaj na
na naszych slajdach zostały oczywiście wpisane do waszych zeszytów. Natomiast na koniec jeszcze zastanówmy się, czy mamy tutaj jakieś cechy wspólne właśnie, tak jak wcześniej powiedzieliśmy sobie, między Katarynką Bolesława Prusa a Jankiem muzykantem Henryka Sienkiewicza. No mamy oczywiście. Akcja osnuta wokół głównego bohatera. Tutaj jest to Janko muzykant, a w noweli Prusa kto to był? To była ta niewidoma dziewczynka, tak? Która tak uwielbiała dźwięk Katarynki. No właśnie, skoro już mowa o dźwiękach, to też tutaj mamy coś wspólnego. Tam, w noweli Prusa, pasją i wielkim marzeniem tej niewidomej dziewczynki było to, żeby słuchać dźwięku Katarynki, który, pamiętamy, pan Tomasz twierdził, że bardzo go irytuje ten dźwięk ze względu na to, że był nienaturalny, był sztuczny. Natomiast tutaj Janko jest wrażliwym chłopcem, który również poszukuje dźwięków. Szuka ich wszędzie, w całym swoim otoczeniu, ale najważniejszy dla niego jest dźwięk wydawany przez prawdziwe, jasno, pięknie brzmiące skrzypce. Więc to kolejny taki element, który łączy obie nowele. Czy coś jeszcze? Czy jest tutaj, czy są tutaj te właśnie realistyczne opisy? Jest realizm? Oczywiście, że jest. Zarówno w jednej, jak i w drugiej noweli. Podczas czytania na pewno niejednokrotnie czujemy się trochę tacy zbulwersowani, że to rzeczywiście coś tak strasznego może się dziać w taki właśnie sposób. To jest właśnie realizm. I co jeszcze? Oczywiście te elementy, jak że jest to krótka, jednowątkowa opowieść i że jest pisana prozą, też jak najbardziej. I jeszcze jedna istotna rzecz. Nowela zazwyczaj dotyczy losów zwykłych takich ludzi nie z wysokich warstw społecznych, zgadza się? Czy w noweli Prusa ta niewidoma dziewczynka to była jakaś bogata, wykształcona osoba? Nie, oczywiście, że nie. Tam w noweli Prusa dotyczyła cała akcja społeczności miejskiej. Tutaj mówimy o społeczności wiejskiej, ale w jednej i w drugim przypadku mamy do czynienia z niskimi warstwami społecznymi, które pisarze chcieli podźwignąć, chcieli pokazać, że można żyć inaczej i że trzeba pomóc tym ludziom. No po prostu uwierzyć w siebie i żyć pełnią życia. Pobieżniej, w wielkim skrócie udało nam się dzisiaj omówić krótką nowelę Henryka Sienkiewicza, Janko muzykant, i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości, kiedy znowu wrócimy do nowel, przy okazji przygotowywania się do egzaminu ósmoklasisty na przykład, albo przy jakiejkolwiek innej okazji, będziemy pamiętać te główne założenia nowel, szczególnie tych nowel pozytywistycznych, o których wspominaliśmy, czyli Katarynki, czyli też utworu Janko muzykant. No cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypominam jeszcze raz o pracy domowej, która czeka nas, na którą ja czekam w Waszym wykonaniu. Przypominam, że wczoraj zadaliśmy sobie pracę domową, w której Waszym zadaniem jest napisanie alternatywnej historii Janka muzykanta. To znaczy, że chciałbym od Was dowiedzieć się, jak wyobrażacie sobie jego losy, gdyby nie został skazany za dotknięcie tych skrzypiec, gdyby w tych ciężkich i trudnych okolicznościach nie wzrastał, tylko może miał zupełnie inne życie. Jestem bardzo ciekaw, jak poruszycie swoją wyobraźnię i jakie wspaniałe opowiadania powstaną. Chętnie je przeczytamy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.